bardzo ważne zwycięstwa, gdyż niektóre z tych meczów przegraliśmy, tak jak wiadomo, w pierwszej rundzie. Niestety nie udało się, że tak powiem, odrobić straty punktowej, ale liczy się zwycięstwo, które nam pozwoli utrzymać się teraz w górnej części tabeli. Był dla Was bardzo ważny mecz, bardzo trudny mecz, ale w decydujących momentach pokazaliście swoją siłę, no i Ty między innymi Twoimi rzutami za trzy chyba już na te dwie minuty przed końcem meczu zapewniłeś to zwycięstwo w swojej drużynie. Znaczy nie, no koszykówka jest takim sportem, że gra się do ostatniego gwizdka, tak? To nie można powiedzieć, że jak ma się 6 punktów, no 6 punktów to jest bardzo mało. No cieszę się, że koledzy dobrze szukali się na boisku, akurat między innymi mnie. Zagęszczali trochę strefę podkoszową zawodnicy z Kłodzka i stąd były otwarte pozycje z obwodu i po prostu to wykorzystaliśmy. Nasz kluczowy gracz odniósł kontuzję, nie gra dwóch podstawowych graczy. To jakby zawęża rotację, to zmęczenie w końcówce meczu narastało. No i jak brakuje, nogi pierwsze zabierają głowę, prawda? Chociaż myślę, że moi zawodnicy nie popełniali w tej końcówce jakichś kardynalnych błędów. To zawodnicy, którzy wzmocnili dzisiaj nową służbę z Ekstraklasy, po prostu pokazali, dlaczego grają w Ekstraklasie, a nie w drugiej lidze. No i tyle. Gratuluję drużynie przeciwnej, bo zagrali niezły mecz. Na pewno zespół się uzupełnia, na pewno większa rotacja jest. Jeszcze brakuje mi tych minut, żeby młodzi dali większe wsparcie. Ja chcę im dać, ja chcę i będę próbował teraz w tych meczach, można powiedzieć, mniej ważnych, żeby oni pograli. Dla mnie jest każdy ważny, natomiast poziom, nie ma poziomu, nie ma. Jak mówią Amerykanie, sky is the limit, nie ma limitu. Do góry nie ma, w dół też nie ma tak naprawdę, tak? Ale nie ma limitu, próbujemy dalej, atakujemy, że tak powiem. Każdy, kto awansuje do tej górnej, że tak powiem, grupy, będzie walczył o jedno, o awans do pierwszej ligi.